Kolejny projekt, zmiany w budżecie miasta Krakowa do rok 2013, druk nr 1381. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu przychodów, kwota 3 499 780 zł. Jest to związane ze zbyciem 50 udziałów Gminy Miejskiej Kraków w Krakowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz wprowadzeniem wolnych środków z tytułu opłat i kar. I zwiększenie planu wydatków bieżących 969 680 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 2 530 100 jest związane ze zwiększeniem zadaniu gospodarka gruntami i nieruchomościami, wypłata odszkodowań. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie mamy opinię Komisji Budżetowej, która głosowała 9 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. I otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa, Pan Radny Rafał, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja miałem złożyć poprawkę, ale nie będę składał, dlatego, ale proszę Pana Prezydenta i Państwa, jest taka sytuacja, że w Szpitalu Żeromskim po prostu są tysiące komarów na terenie obiektu całego szpitala. Wiadomo, że Szpital Żeromskiego jest usytuowany nieopodal łąk, 44 hektary, i te wszystkie komary wlatują do otwartych okien i bardzo proszę, żeby Pan Prezydent wyasygnował pewną kwotę na założenie co najmniej siatek przy tych oknach, które się po prostu należy otwierać. Bardzo proszę, bo miałem taką poprawkę zrobić, ale jej nie będę robił. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. W związku z złożeniem wniosku o wprowadzenie w trybie nagłym do drugiego czytania ustalam termin autopoprawek dziś na godzinę 14:50. Ostateczny termin zgłaszania poprawek dziś 14:55.